Witamy w przewodniku po kamerach marki Novus. Tematem tego materiału jest kamera 5-megapikselowa typu rybie oko. Przedstawiamy możliwości tej kamery w połączeniu z oprogramowaniem NMS. Podstawową funkcją jest oczywiście możliwość obserwacji sceny w kącie 360 stopni oraz przy pomocy funkcji cyfrowego PTZ poruszanie się po obrazie. Ale przejdźmy na przykład do podziału na 4. Wykorzystując jedną kamerę, możemy umieścić ją w kolejnych oknach wideo i w każdym z nich, używając funkcji PTZ, ustawić inną obserwowaną scenę, zarówno pod względem kąta obserwacji, jak i zoomu. Należy podkreślić, że równie dobrze tą samą pojedynczą kamerę możemy umieścić wielokrotnie na większych podziałach, na 9, 16 itd. Tym samym uzyskujemy możliwość obserwacji dużych przestrzeni, jak magazyny, czy też mniejszych, jak biuro, przy wykorzystaniu tylko jednej kamery zamiast 4, 6 czy nawet 8. Należy pamiętać, że obraz ten umożliwia ogólny ogląd sytuacji na obiekcie, natomiast nie umożliwia identyfikacji szczegółów. Oczywiście, poza funkcjami w trybie na żywo, ważna jest też możliwość odtwarzania. W prosty sposób możemy sobie szybko prześledzić, co działo się w pomieszczeniu, przeciągając myszką po pasku nagrań. Ale co ważniejsze, również w trybie odtwarzania mamy możliwość wybrania funkcji PTZ i ustawienia dowolnego interesującego nas fragmentu sceny. Nawet takiego, na który w trybie na żywo kamera akurat nie patrzyła. Działanie tej funkcji można zaobserwować w podziale, ale równie dobrze sprawdza się ona przy wyborze widoku pojedynczego. Jest to niewątpliwa zaleta w porównaniu ze standardowymi kamerami PTZ, które obserwują i rejestrują tylko fragment obrazu, na który obecnie patrzą.